Cześć wszystkim, moi drodzy, ja jestem Mr. Krycha. Ja jestem Wnuczek. Pewnie zastanawiacie się, czy za 10 zł można się najeść dobrze w McDonald's. Dobrze to znaczy dosyta. Jesteście sobie w stanie wyobrazić, że ta tacka za tą dychę, którą trzymam w ręku, zostanie zapełniona na fulla? Nie da się. Jak się nie da? No nie da. Ja tym filmem pokażę naszym widzom, jak za 10 zł najeść się dobrze w McDonald's. Jeżeli pod tym filmem dobijemy 3000 łapek, natychmiast lecimy z kolejnym materiałem tego typu. A jeżeli film się spodoba i uznacie go za wartościowy, pamiętajcie, żeby wysłać linka do swoich znajomych. Niech też wiedzą, jak najeść się za 10 zł w McDonald's. A my teraz co robimy? Przenosimy się do najbliższego Maca. Ja bym dzisiaj jakąś taką najtańszą rzecz poprosił. Najtańszą rzecz? Tak, jakąś najtańszą, bo wie pan, no po prostu potrzebuję do ankiety, a nie chcę gdzieś tam ze śmietnika wygrzebywać paragonów, no to po prostu tam jakąś najtańszą rzecz, jakiś sos może być, nie wiem, tam śmietanowy na przykład. Dziękuję uprzejmie. Jesteśmy z naszym zamówieniem. Zamówienie to sos za złotówkę i najważniejsza rzecz, kod na dole paragonu, który umożliwi nam wypełnienie ankiety w McDonald's. Zostało nam jeszcze 9 zł, Kacper. No tak. Moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, czym są ankiety w McDonald's, polegają one na tym, że kupujemy dowolny produkt, następnie otrzymujemy paragon, a na paragonie na dole jest kod, który wpisujemy, a następnie wypełniamy ankietę w sprawie czego? Jakości obsługi, którą mieliśmy podczas naszej wizyty w McDonaldzie. Po wypełnieniu takiej ankiety mamy do wyboru darmowego hamburgera albo darmowe lody z polewą. Ja wybieram sobie darmowego hamburgera, ale żeby było jeszcze ciekawiej, teraz należy zobaczyć, co mamy w ofercie kuponów, tak aby było jak najtaniej. Wchodzimy oczywiście na słynną apkę McDonalda i tutaj co nam się ukazuje? Średnia porcja frytek za 3 zł. W związku z tym idę teraz zamówić sobie te fryteczki plus do tego hamburger z ankiety. To idziemy? Idziemy. Wróciliśmy z powrotem do was. I co tutaj się wydarzyło? No, wydarzyło się to, że skorzystaliśmy z kuponu na średnie frytki za 3 zł i wzięliśmy darmowego hamburgera z ankiety. Wzięliśmy również dodatkowy ketchup do frytek, ponieważ zawsze to są jakieś tam kalorie. Zobaczcie, jak sprawa wygląda. Wydaliśmy łącznie 4 zł. Została nam jeszcze 6. Za te 6 zł wyciśniemy tutaj jeszcze naprawdę sporo. Troszeczkę. A teraz co robimy? Wypełniamy kolejną ankietę i idziemy po kolejny zestaw frytek. Miła i bardzo sympatyczna obsługa. O, elegancko. Mamy już naszą ankietę wypełnioną. Darmowy hamburger do odebrania. To co, Kacper, lecimy po kupon frytki za 3 zł i do tego darmowy hamburger? Tak jest. Robimy to? Tak. A czemu nie? A co my ze swoim życiem robimy? Nie wiem. No, pokazujemy, widzę, jak się naje za 10 zł. I wracamy do was po przerwie. Co tym razem się podziało? No to co się miało podziać? Czyli już mamy dwa razy średnie frytki z kuponu I darmowy hamburger z ankiety. No i dwa keczupy. No i sos. Razem wydaliśmy na to wszystko 7 zł. Zostało nam jeszcze 3 zł. Tak więc, moi drodzy, jeszcze trójeczka została, a jest już dosyć sporo żarcia. To znaczy, może nie jest jakoś tutaj piorunująco dużo, ale już za dychę jest to już dosyć jest. Solidna szama. To wiesz, co teraz robimy? Idziemy znowu. Wypełniamy kolejną ankietę. W jakim stopniu pan był zadowolony z wizyty? Bardzo zadowolony byłem. Co wpisujemy teraz? Coś miłego dla pracowników. Co dla nich wpiszemy? Wysokie zaangażowanie pracowników, uprzejmość obsługi. Dalej. Lecimy dalej i cyk, i kolejny kod na darmowego hamburgera. No i idziemy. No idziemy, tak, idziemy. Idziemy po jedzenie. No tak jest. Tak jest. To co, Kacper, pracownicy McDonald's go nienawidzą, rozumiem? Odkrył sposób na darmowe jedzenie. Czyli tak, czyli mamy 3 razy zestaw, a to same średnie frytki były, ale zestaw z hamburgerem, no tak, który zdobyliśmy za pomocą ankiety. Mamy również sos, który był tylko pretekstem, aby mieć pierwszy paragon. No i zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś by powiedział, nie da się za 10 zł najeść w McDonaldzie. A ja wam powiem krótko, da się.
Da się. Myślę, że po zjedzeniu tych trzech porcji frytek, a każda porcja, przypomnę, ma 330 kilokalorii, tu mamy już prawie 1000 kilokalorii, do tego keczupy, do tego jeszcze sos, do tego jeszcze hamburgery, to jesteśmy pod korek. Odkrył sposób, jak najeść się za 10 zł w McDonaldzie. I zrobił to, i pokazałem to, zobaczcie. Da się zrobić. Da się to zrobić, wy też możecie to zrobić. I jeżeli chodzi o ankiety, sprawdzałem regulamin ankiet i nie ma tam żadnej wzmianki o ilości ankiet, które możecie w ciągu dnia wypełnić, tak. Czyli możecie tych ankiet wypełnić w ciągu dnia nawet kilka. Ale jak już wypełniacie ankiety, to wystawiajcie pracownikom te dobre opinie, oceny za to, za ich zaangażowanie, bo... Czyli na przykład za 100 zł? Za 100 zł? Ile byśmy jedzenia w McDonaldzie za 100 zł kupili? Nawet nie kuś, żeby za 1000 zł zrobić coś takiego. Nie kuś. Kacper był wyraźnie zaskoczony ilością jedzenia, którą można kupić w McDonaldzie za 10 zł. A zgadnijcie, ile kilokalorii jest tutaj. 1000, 1500? Nie. 1800 kilokalorii. Dla przeciętnej osoby to jest prawdziwa bomba kaloryczna. I to za jedyne 10 zł. Oczywiście rozmawiamy tutaj o najedzeniu się, a nie o najedzeniu się zdrowo. W związku z tym najeść się spokojnie tym da. Nawet taka osoba, która lubi troszeczkę więcej zjeść, powinna być zadowolona. Niektórzy kręcili filmy na YouTubie, gdzie kupują średnią porcję frytek i cheeseburgera i też ludzie, którzy to oglądają, byli zadowoleni, ale ja uważam, że pokazałem wam taki materiał, który powinien was zadowolić, dlatego jeżeli podobał ci się on, zostaw łapkę w górę. Jak wbijemy ich 3000, to wtedy automatycznie nagrywam następny film z cyklu, no właśnie, jak najeść się za 10 zł i może pojedziemy do Maka i tym razem bez kuponów wam pokażę, jak można bez kuponów najeść się za równą dychę. Jeżeli ta seria się wam spodoba, możecie zostawić również subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. I cóż, ja jestem zadowolony z wyniku, a wy napiszcie o tym koniecznie w komentarzu. Jeżeli chcecie, dołączcie do naszą wielką grupę rodzinną Bojownicy Krychy. Jest tam z nami ponad 10 tysięcy ludzi. Jeżeli nie dołączyłeś jeszcze, serdecznie zapraszam. Mój Instagram mrkrycha, oczywiście dzięki niemu wiecie wszystko. Pierwsi między innymi wiedzieliście pierwsi, że będę robił taki test. Skorzystajcie z tej wiedzy, prześlijcie linka do swoich znajomych, niech też wykorzystają ten prosty trik. Pamiętajcie, w ankiecie nie ma wskazanej ilości transakcji, którą możecie zrobić, oprócz tego, że na jeden paragon możecie wziąć tylko jedną ankietę. Dlatego korzystajcie z tego, póki jeszcze tego nie zablokowali. A teraz trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, hej! Woo!